Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jaki kraj ma najfajniejszy system wypożyczania rowerów miejskich i dlaczego to są właśnie Chiny. W Szanghaju już mniej więcej od roku panuje taki dość spory szał na te rowery. Oczywiście ich największą zaletą jest to, że nie trzeba ich odstawiać w żadne wyznaczone miejsce, tylko można je odstawić gdziekolwiek, to znaczy nie gdziekolwiek, bo tutaj na przykład nie można, ale tam już są takie białe linie i tutaj można odstawić zarówno swój rower, jak i rower do wypożyczenia. Teraz najpopularniejsze są dwie firmy. Firma numer 1 to jest OFO i to są rowery żółte. Firma numer 2 to jest Mobike. Ja jeżdżę Mobike'iem. Mobike ma rowery pomarańczowe i Mobike jest akurat największą firmą tego typu. Oni mają na pewno więcej niż 60% całego rynku tych rowerów. Patrzcie, tutaj jest jeden rower Mobike i to jest Mobike zwykły, po prostu Mobike. To jest Mobike Lite, czyli inny ten, inny model i to jest jeszcze jakiś inny rower, którego nie znam. Później są jeszcze inne, mniejsze firmy, bo ogólnie tych wszystkich firm jest na pewno więcej niż 20 już w tym momencie. Są też rowery elektryczne, zielone, są też rowery niebieskie i tak dalej, ale te dwie firmy, Mobike, czyli pomarańczowe rowery, i OFO, czyli żółte rowery, są na pewno najpopularniejsze i mają największy udział w rynku tutaj. A same rowery działają w ten sposób, że skanujemy kod telefonem, trzeba ściągnąć aplikację, płacimy depozyt, to jest 300 yuanów, czyli około 200 zł depozytu. Ściągamy tą aplikację, płacimy depozyt i skanujemy kod, który jest na kierownicy roweru, bądź też z tyłu, to zależy od modelu, i już możemy jechać. Rower kosztuje przeważnie 1 juana za pół godziny, czyli 60 groszy za pół godziny jazdy tym rowerem. Możemy go zabrać na przykład ze stacji metra i pojechać do domu, jeżeli mamy kawałek dalej. Ja przestałam praktycznie w ogóle jeździć metrem na krótkich trasach, to znaczy jedna, dwie, nawet trzy stacje metra. Bo jeżeli coś jest tak blisko, czyli nie wiem, te 3 km na przykład, to jednak wolę pojechać rowerem. Jest szybciej, taniej i wygodniej, no bo nie trzeba tam złazić te podziemia. Po drugie, jeżeli gdzieś dojedziecie i okazuje się, że z metra jest jeszcze kawałek do waszego miejsca docelowego, zawsze można wysiąść z metra i wziąć rower, pojechać sobie rowerem. Tak naprawdę znikają wszystkie minusy rowerów, które mają stacje dokujące. W Polsce większość miast ma takie rowery, tylko właśnie wszystkie mają stacje dokujące i one są jednak w pewnym sensie ograniczające, bo nie można roweru zostawić gdziekolwiek, a jeżeli ktoś ma daleko do stacji, no to będzie musiał do niej pójść i potem znowu, żeby zostawić tam rower, także... No dobra, to teraz minusy. Po pierwsze, będę szczera, mam wrażenie, że chińskie społeczeństwo jeszcze nie dorosło do czegoś takiego. Dlaczego? Co chwila znajduję gdzieś rower z urwaną kierownicą, bez pedałów, z urwanym koszykiem, no coś jest z nim nie tak. Chińczycy potrafią zapiąć sobie ten rower gdzieś do słupa, żeby nikt im go nie zabrał. Znaczy pod domem zapinają taki rower, ponoć rower do wynajęcia, a oni go sobie przypinają gdzieś pod domem, żeby nikt im go nie zabrał, co jest moim zdaniem w ogóle czymś godnym pożałowania i niewartym komentarza. Niektórzy chowają sobie te rowery w domach, żeby nikt im go też nie zabrał, co jest również godne pożałowania i niewarte komentarza. Czyli tak ogółem mówiąc, jest bardzo dużo problemów z tym, że ludzie te rowery po prostu niszczą. Kłopot numer 2 to jest to, że tych rowerów jest strasznie, strasznie dużo. Ja o tym wspomniałam w innym vlogu, zerknijcie. A jeżeli chodzi o minusy tego systemu wypożyczania rowerów, tych kilku systemów, które są w Szanghaju, to niestety jest jeden bardzo, bardzo poważny. Zobaczcie na to. Patrzcie, tu jest napisane Qing Wu Ting Fang Si Chu, czyli proszę nie parkować rowerów. A, widzicie, tu jest to samo. Rowery powinny być w wyznaczonym miejscu, czyli w tych białych liniach tutaj. No a są tak naprawdę wszędzie. Jest potężny syf, no po prostu potężny. Rowerów jest bardzo dużo. Ludzi jest też bardzo dużo. Każdy sobie wypożyczy rower, pojedzie w jakieś popularne miejsce i jeżeli znajdziecie się na przykład przy East Nanjing Road albo niedaleko Tianzifan, jest taka ulica Xujiahui Road, jeżeli znajdziecie się tam, to to nie wygląda tak jak tutaj, że to jest parking, jest pusty, że tam jest, nie wiem, jeden rower. Tylko jest tak, że no 3/4 chodnika jest zajęte tylko przez rowery. Zobaczcie, w ogóle to jest twarz reklamująca OFO. Luhan. Ach,
no tak. Jeszcze z miesiąc temu była taka afera, że władze miasta Szanghaj po prostu zaczęły zgarniać i konfiskować firmom rowery, które były źle zaparkowane. To znaczy, jeżeli ktoś zaparkował rower, tak jak na przykład tutaj, nie można. A ktoś zaparkował, no to podjeżdżał samochód, ciężarówka, wysiadali pracownicy miasta i zgarniali rower na ciężarówkę. I dzięki temu powstało coś takiego, jak tutaj widzicie. Znaczy praktycznie składowisko, tak, tych rowerów. Ogromny parking, na którym zostawiono ileś tam zarekwirowanych firmom rowerów. Praktycznie co tydzień albo co dwa wprowadzane są nowe regulacje co do rowerów. Ostatnio na przykład władze Szanghaju powiedziały, że nie ma możliwości, aby jakakolwiek firma dostarczyła więcej rowerów do miasta, bo tych rowerów jest już po prostu za dużo. No i jakieś dwa tygodnie temu zostały ustalone w ogóle strefy bez parkowania rowerów. To znaczy można przyjechać, ale nie można zaparkować. I przy większości atrakcji turystycznych już teraz nie wolno w ogóle parkować rowerów. Tam są ustalone strefy bezrowerowe, bo ich było za dużo i nie dało się już poruszać. I widzicie, nawet tak fajny pomysł jak te rowery ma swoje minusy. I czasami jak patrzę sobie na to, co się tu dzieje, to Szanghaj wygląda jak jakieś rowerowe piekło. No dobra, to już koniec mojej dzisiejszej opowieści o rowerach. Wspomnę jeszcze, że w Szanghaju bardzo łatwo się poruszać rowerem, o wiele łatwiej niż samochodem, bo rowerem można wjechać praktycznie wszędzie, nawet w miejsca jednokierunkowe. To znaczy, gdzie samochód może jechać tylko w jedną stronę, to rowerem i tak da się przejechać, bo jest specjalny pas dla roweru. Dzięki, że mnie oglądaliście, dajcie znać, czy taki system wypożyczania rowerów by wam odpowiadał na przykład w Polsce. Chociaż w Szanghaju nie pada śnieg, więc nie ma problemu z tymi rowerami w zimę. W Polsce mógłby chyba być. I to tyle, widzimy się w kolejnym vlogu, pa pa!